Zapewne Państwo słyszycie te dawne informacje, które dotyczą zadłużenia Polski. One w tej chwili, to zadłużenie w tej chwili oscyluje w tym tak zwanym długu operacyjnym na poziomie 1 biliona złotych. To jest kwota, przy której dług, jaki zaciągnął towarzysz Gierek, to jest po prostu śmieszny. Te zobowiązania Skarbu Państwa, one wynikają przede wszystkim z emisji papierów dłużnych, które oczywiście wymagają obsługi wpłaty i opłacania należnych odsetek z tego tytułu. I na to, żeby tym długiem zawiadować, Państwo musi oczywiście pozyskiwać środki od obywateli w formie przeróżnych podatków. Te podatki, ponieważ z reguły jest tak, że wartość wszystkich podatków, które są związane z wytwarzaniem jakąkolwiek działalnością ludzką, umówią się później w cenie wartości usługi, która potem jest oferowana na rynku. W związku z tym tak naprawdę płatnikiem tych wszystkich podatków jest ostateczny nabywca tych towarów. Wypieczenie zakazane obecnie w szkołach bułki kajzerki kosztuje 3 grosze. Proszę mi wyjaśnić, dlaczego ta bułka wstydnie kosztuje grosze 30. Dlatego, że zanim ta bułka znalazła się w sklepie, to swoje podatki musiał zapłacić rolnik. Te podatki musiał zapłacić producent nawozu sztucznego. Potem podatki musiał zapłacić młynarz. Podatki dla swoich pracowników, podatki związane z paliwem, z energią. Potem podatki musiał zapłacić piekarz, który tą mąkę zużył i wyprodukował bułkę. A potem jeszcze te podatki musi zapłacić sprzedawca tej bułki. Suma tych wszystkich podatków kumuluje się po prostu w cenie tego jednego artykułu. Jeżeli weźmiemy pod uwagę, że bułka jest bardzo prostym wyrobem, jeżeli chodzi o rynek, to jakież horrendalne narzuty na ceny towaru wynikające właśnie z tej fiskalnej działalności państwa pojawiają się w momencie znacznie bardziej skomplikowanych wytworów, takich jak lodówka, odkurzacz, czy chociażby samochód. To jest skutek fiskalizmu i fiskalizacji, z jaką mamy do czynienia w chwili obecnej. Nam się żyje nie dlatego źle ogromnej części Polaków, nie dlatego źle, że ceny są wysokie, bo wysokość tych cen, albo że my za mało zarabiamy, tylko dlatego, że to jest wypadkowa właśnie tych fiskalnej działalności państwa, które generuje takie konsekwencje, że towary wyprodukowane przez wytwórców, obciążone tak ogromnymi podatkami, no po prostu są drogie. Gdyby w Polsce przeprowadzić gruntowną reformę prawa podatkowego i odejść od opodatkowania dochodów obywateli, a przejść na system opodatkowania ich majątku i poprzez to pozyskiwać środki na działalność publiczną, niezbędny w tym zakresie, jaki jest niezbędny, to wówczas można rozważyć wprowadzenie podatku katastralnego obejmującego wszystkich obywateli przy jednoczesnym zniesieniu wszystkich pozostałych podatków, a więc podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości, podatków i wszystkich tych podatków, które są pochodnymi tych należności publicznych. I taki podatek byłby podatkiem jak najuciążliwym przede wszystkim dla tych osób, które posiadają duże majątki, bo liczony był on od wartości nieruchomości. Przy czym skala tego podatku nie mogłaby być wyższa niż 0,2% stosunku rocznego. Maksymalnie taka wartość tego podatku powinna być. To powinien być podatek, który byłby takim podatkiem, powiedzmy sobie, jednym z podstawowych podatków państwa, oprócz podatków wynikających z niezbędnych cen, czy podatku takiego, jaki w tej chwili, no, choćbyśmy nie chcieli, to musimy mieć, jakim jest podatek. I to by były praktycznie w takim idealnym, moim zdaniem, systemie podatkowym, to byłyby wszystkie podatki. Innych podatków byśmy po prostu nie płacili. A jak się powinno obliczać wartość nieruchomości na podstawie? Jeżeli chodzi o obliczanie wartości nieruchomości, to tu są dwie możliwości. Bo można oczywiście prokurować działania jakiegoś urzędu, który będzie tę wartość tych nieruchomości sprawdzał. I to jest jedna koncepcja. Druga koncepcja jest taka, że obywatele sami ustalają sobie wartość tej nieruchomości. Przy czym w tym wypadku musi działać pewien mechanizm kontrolny, który się sprowadzał do tego, że jeżeli
powiedzmy, ja swoją nieruchomość wyceniłbym na 200 tysięcy złotych i uważał, że ona jest tyle warta, to każdy mógłby tą nieruchomość odkupić ode mnie za 150% jej wartości. Ale mówię, to jest na razie czysta hipoteza, ponieważ w tej chwili w Polsce nie ma ani warunków, ani sytuacji do wprowadzenia tego rodzaju podatku przy takiej ogromnej fiskalizacji. Bo to jest dokładanie kolejnego podatku. Ale trzeba pamiętać o tym, że w rządzie prace nad wprowadzeniem tego podatku trwają. I obawiam się, że w którymś momencie, kiedy budżet państwa nie będzie się domykał po raz kolejny, to taki podatek mimo wszystko, mimo braku zmian w pozostałych sferach podatkowych, może zostać po prostu wprowadzony. I o takich pracach wiemy i wiemy, że takie prace są po prostu w tej chwili w rządzie, a w zasadzie w Ministerstwie Finansów, że są po prostu prowadzone. I taki podatek do Polaków w tej chwili, przy takim systemie fiskalnym, podatkowym, przy tych wszystkich innych podatkach, to by Polaków po prostu już pędził w totalną biedę. Ale w sytuacji, kiedy budżet na ten rok, że rząd niedawno, chyba z półtorej tygodnia temu, uchwalił projekt budżetu na rok następny, no to pobiliśmy rekord deficytu. 54,5 miliarda złotych jest na ten rok przewidziany deficyt budżetowy. To jest o prawie 10 miliardów więcej niż w roku ubiegłym. Czyli pobiliśmy niechlubny rekord, jeżeli chodzi o zadłużenie państwa w jednym roku budżetowym. To jest sytuacja bieżąca. To jest następstwo takiej, a nie innej struktury wydatków i takiej, a nie innej struktury państwa, który po prostu w tej chwili zajmuje się już wszystkim. A tym wszystkim zajmuje się praktycznie 600 tysięcy urzędników, których trzeba wynagrodzić, to nie byle ja, trzeba ich posadzić na jakieś krzesełka, dać im biurka, komputery, budynki, lokale, to kosztuje w skali roku ponad 80 miliardów złotych. I to państwo za to płacicie. Kupując bułkę, chleb, ser, masło, kupując sobie samochód, jak ktoś ma szczęście, płacąc wszystkie te podatki, które widzicie, czyli dochodowy, VAT, to za to wypłacicie po prostu. To tyle was kosztuje. Te dobrodziejstwa państwa was tyle kosztują. To na każdą rodzinę to przypada średnio nawet 4 tysiące rocznie. 4 osoby. Tak dobrze robi nam państwo za nasze własne pieniądze. Czy ktoś z państwa ma jeszcze jakieś pytania? A jakby wyglądał proces likwidacji tych wszystkich podatków? Bo w sumie odcięcie takiego wielkiego dochodu, to czy wystarczyłoby to na później, te, które by zostały, wystarczyłyby na pokrycie całego tego budżetu? W naszym projekcie, my mamy pewną całościową koncepcję prawa podatkowego i ta koncepcja opiera się na dwóch rodzajach podatków. To są celowe podatki przewidziane na okres spłaty zobowiązań państwa oraz podatki stałe, które będą obowiązywały zawsze. I teraz tak, Polska ma dwa takie poważne zobowiązania. To jest ten 1 bln złotych w stosunku do wierzycieli i dług, który tak naprawdę jest skumulowany w ZUS-ie, a w zasadzie w Funduszu Ubezpieczeń Społecznych i w KRUS-ie. Bo te dwa podmioty to są bankruty. Zupełnie. ZUS nie ma, tak naprawdę nie ma żadnych pieniędzy. Co roku do ZUS-u wpływa 140 miliardów złotych pochodzących ze składek wszystkich osób pracujących. Natomiast ZUS wypłaca świadczenia, ZUS i KRUS wypłacają świadczenia emerytalne i rentowe na poziomie 200 miliardów złotych. Czyli w tej chwili dziura w systemie wynosi już 60 miliardów złotych i z roku na rok się powiększa. Gdyby nie kradzież, bo to tak to trzeba nazwać, gdyby nie kradzież pieniędzy z OFE, gdzie Polakom zabrano po prostu te 150 miliardów złotych, system prawdopodobnie by już wchodził w taką ostrą fazę turbulencji, czyli nie byłoby już pieniędzy budżetowych, żeby dosypywać, a ludziom trzeba by było emerytury wypłacać. I to jest system, który po prostu wcześniej czy później zbankrutuje w taki sposób, że to będzie naprawdę bardzo bolało. I jeżeli my tych długów nie spłacimy w stosunku do tych beneficjentów tego systemu, no to wywołamy de facto rewolucję w kraju, bo to tak się skończy. W związku z tym muszą być podatki, szczególnie do tych podatków należy przede wszystkim podatek od funduszu opłat, którym chcemy zastąpić podatek dochodowy. To byłby podatek liczony od każdej
formy zatrudnienia, niezależnie od jej tytułu, czyli mogłaby to być umowa o pracę, umowa zlecenia, umowa o dzieło, w zasadzie załatwia sprawę tzw. umów śmieciowych, gdyby ten podatek nie był wyższy niż 10%. Z tych środków można by było spłacać część zobowiązań. Kolejnym elementem w zakresie tej spłaty tych zobowiązań byłby podatek od wartości kapitałowej przedsiębiorstw. Nie wyższy niż 2,4% rocznie. Czyli każde przedsiębiorstwo od wartości swoich aktywów, swojego kapitału zakładowego, wartości swojego przedsiębiorstwa, co roku odprowadzałoby 2,4% wartości tego podatku. I to jest drugi podatek, który by służył tym celom. Natomiast trzecim takim podatkiem jest prawdopodobnie nieuchronny, czekający nas w perspektywie najbliższych 10, może 15 lat, podatek szczególny, tak zwany podatek emerytalny. Bo jak ten system klęknie, no to przecież nie pozwolimy na to, żeby nasi rodzice czy dziadkowie nie otrzymywali emerytury, więc musimy ją jakoś finansować. I taki podatek, prawdopodobnie celowy podatek, który my liczymy na poziomie 500 zł w pierwszym roku, będzie musiał być wprowadzony, bo inaczej to się po prostu nie da. I oprócz tego będą podatki stałe, czyli katastralny, jako ten podstawowy, jeden z podstawowych podatków, podatek VAT, równa stawka dla wszystkich towarów i usług, 15% i w zależności od tego, jak by to wyglądało w budżecie, w rezerwie jeszcze jest jeden podatek, który można wprowadzić albo nie, w zależności od tego, jakie będą przychody do budżetu. To jest podatek obrotowy, czyli tak zwany podatek od przychodu na poziomie 0,5%, ewentualnie 1%. I to są wszystkie podatki. Przy czym też ważne jest to, że ten system podatkowy by funkcjonował inaczej, że podatki zostawałyby w gminach, bo my powiaty chcemy zlikwidować w ogóle. Podatki zostawałyby w gminach, natomiast gminy z tych uzyskiwanych pieniędzy jakąś część, poza tymi trzema podatkami celowymi, jakąś część odprowadzałyby do Skarbu Państwa. I Skarb Państwa by z tych pieniędzy finansował to, czym Państwo się powinno zajmować, czyli armia, policja, sądownictwo, sprawy związane z ochroną środowiska, służba dyplomatyczna i w pewnym jeszcze okresie edukacji, czyli realizowana w formie wolnej edukacji. Tak to widzimy. A co z służbą zdrowia? No to jest też wielki problem, oczywiście, i nieprosty. Służba zdrowia jest w takiej sytuacji, proszę Państwa, że w tej chwili w ciągu ostatnich 10 lat wydatki na służbę zdrowia wzrosły o ponad 20 miliardów złotych. Ponieważ w roku 2004, tak, w 2004 roku wydatki wynosiły 46 miliardów złotych, natomiast obecnie wynoszą prawie 70 miliardów złotych. Tak wzrosły nakłady na służbę zdrowia. A czy Państwo widzicie jakąkolwiek poprawę? Bo to nie jest problem w tym, oczywiście przez rok, dwa, trzy ta poprawa następuje, no bo jak się sypnie groszem, to siłą rzeczy jakaś ta poprawa jest, prawda? Ale po kilku latach to wszystko zaczyna funkcjonować na tych samych zasadach, ponieważ ten system jest całkowicie nieefektywny. Wzrasta wartość kontraktów, wzrastają na poszczególne procedury medyczne. To, co 5 lat temu lekarze robili, powiedzmy, za 2000, teraz robią za 4. To, co kiedyś w ramach funkcjonowania służby zdrowia kosztowało 1000 zł, to teraz kosztuje 2000, więc bo ten system w taki sposób po prostu funkcjonuje. I możemy dosypywać do tego systemu oczywiście coraz więcej pieniędzy. W Ameryce w ramach tej publicznej służby zdrowia jest tak, że wydatki na jednego pacjenta są 3 razy wyższe niż w Polsce. A poczytajcie sobie Państwo, jakie są opinie o Państwowej Służbie Zdrowia w Stanach Zjednoczonych. No są takie same jak u naszej. Także ilość pieniędzy tu nie robi różnicy. Tylko jest jedno. I oczywiście najlepiej by było, naszym zdaniem, gdyby świadczenie tych usług medycznych odbywało się na wolnym rynku. Ale to jest w tej chwili niemożliwe, ponieważ są ludzie starsi, ludzie po podeszłym wieku, ludzie, którzy już schodzą jakby z rynku pracy. Oni nie są w stanie, tak jak
tak, młodzi ludzie, prawda? Zawrzeć umowę ubezpieczenia z jakimś ubezpieczycielem, czy nie wiem, odkładać sobie i kupować mieszkania czynszowe, bo tu można złoto kupować, no różne są możliwości, to człowiek sam decyduje. Ale ci ludzie jakby nie mają już możliwości, więc tutaj ten system będzie musiał być wygaszany, ale to musi trwać. Czyli ci, co będą chcieli, odejdą z tego systemu i będą sami dbali o swoje sprawy, jeżeli chodzi o zdrowie, a ci, którzy w tym systemie pozostaną, będą dalej płacili składkę ubezpieczeniową, a państwo z tych dochodów oraz pozostałych dochodów podatkowych będzie gwarantowało ten zakres tej opieki medycznej taki, jaki jest, powiedzmy, no, możliwy do zrealizowania w ramach tych możliwości. Moim zdaniem innego wyjścia z tego systemu jest jakby koniecznością, ponieważ już teraz się mówi o dalszej potrzebie podwyższenia składki ubezpieczeniowej. No więc to się z kolei znów przełoży na to, że my znów wydamy więcej własnych pieniędzy. A rząd nam i tak za to nie zapewni usług medycznych na takim poziomie, jakbyśmy ich oczekiwali. Tam, gdzie służba zdrowia funkcjonuje na zasadach komercyjnych, to pacjent jest panem. Tam, gdzie funkcjonuje na zasadach uspołecznionych, panem jest lekarz, szpital, przychodnia, a pacjent jest intruzem po prostu, który przychodzi i tak naprawdę przeszkadza. W związku z tym odejście od tego systemu powinno się odbyć właśnie w tej formie, że ci, co chcą, odchodzą i sami martwią się o swoje zdrowie, ale zachowują swoje pieniądze, a ci, co nie chcą, wpłacają dalej składkę, a państwo niestety w tym zakresie musi ze swojej umowy wobec tych ludzi się wywiązać, czyli do końca ich życia dbać o to, żeby mogli w sposób godny, no i taki, jaki jest możliwy, być leczeni i być poddawani stosownym procedurom medycznym. Tak to widzimy. No i powiecie państwo, nie wymyślimy recepty, jak uzdrowić teraz tą służbę zdrowia. Naszym zadaniem, właściwie naszą myślą jest sprywatyzować ją. Do tego dążymy, żeby sprywatyzować służbę. Dobrze, żeby to był normalny, wolnorynkowy towar. Lekarz jest uczestnikiem tego rynku i on za swoje usługi pobiera pieniądze. Wtedy jest konkurencja, ludzie będą częściej chodzić do lepszych lekarzy, gorszych będą omijać i to powinno z biegiem czasu się znormalizować. Natomiast sposób wyjścia z tego kryzysu, myślę, to powinno się, znaczy, żebyście państwo dobrze zrozumieli, naszym celem jest prywatyzacja służby zdrowia. Natomiast sposób i recepta naprawy tej służby zdrowia, no to musi się odbyć jakieś takie poważne gremium ludzi znających problem, którzy siedliby i opracowaliby system wyjścia i sprywatyzowania tej służby zdrowia, bez szkody dla ludzi, którzy są w wieku podeszłym, którzy już sobie nie poradzą, przynajmniej w tej materii ochrony zdrowia swojej własnej. Bo tak jak tutaj pan Tomek mówił, że no, ludzie młodzi sobie dadzą radę, no może nie wszyscy sobie dadzą radę, ale to musi być taki system, który pozwoli, żeby każdy mógł skorzystać z tej służby. Nie tak jak dzisiaj, gdzie ludzie stoją w kolejkach po kilka dni, żeby się zapisać na wizytę do lekarza za 3 lata. No to jest paranoja. To, co się dzieje, to w ogóle jest nie do przyjęcia. Uważam, że to już jest, powinien być koniec tego. Tak nie może być, żeby ludzie mieli, ja nie wiem, obiecane, coś mieli obiecane za własne pieniądze. To tak być nie może. Dlatego jak mówię, my dążymy do prywatyzacji służby. I ona w takim dłuższym okresie czasu to znormalnieje, stanieje, bo jak znam życie, to stanieje i wtedy będzie, no myślę, że lepiej. Bardzo proszę o pytania jeszcze. A ja jeszcze tak wspominał pan o armii, ja bym się chciała dopytać, jaki macie plan na militaryzację, z kim zawrzecie ewentualne jakieś pakty militarne i czy chcecie wystąpić z NATO? Z NATO nie chcemy występować, nie widzimy takiej potrzeby. Z
co do paktów i jakichś sojuszy, to... Szczególnie chodzi mi o grupę wyszehradzką, czy uważacie, że powinna ona jakieś takie podstawy militarne dla niej utworzyć? Czyli, że sojusznicy... Jeżeli jesteśmy w strukturach NATO, to funkcjonujemy w tych strukturach. Z tego, co ja się orientuję, Pakt Północnoatlantycki nie przewiduje możliwości tworzenia jakichś subporozumień między swoimi członkami i wszystkie państwa, które w ramach NATO funkcjonują, muszą przestrzegać przede wszystkim tych reguł, które w te państwa obowiązują. Natomiast co do sił zbrojnych, może jeszcze raz, co do sojuszy, to państwa generalnie nie mają ani przyjaźni, ani sympatii. Państwa mają tylko interesy. I wszystko zależy od tego, jaki będzie interes Polski. Jeżeli interesem Polski będzie sojusz, powiedzmy, z Rumunią, to będziemy mieć sojusz z Rumunią. Jeżeli w interesie Polski będzie sojusz nawet z Rosją, to zawrzemy sojusz z Rosją. Wszystko zależy od okoliczności, w jakich Polska się znajduje. I można zakładać a priori, że po wieczne czasy i po ostatni dzień tego świata będziemy sojusznikami Niemiec na przykład. No, nie można tego zakładać, bo interesy niemieckie i polskie mogą być w którymś momencie sprzeczne i zakładanie, czynienie takiego założenia jest oczywiście moim zdaniem wadliwe. Natomiast państwo powinno przede wszystkim realizować swoją własną politykę i dbać o swoje własne interesy i w zależności od tych interesów wchodzić w alianse z tymi czy z innymi krajami. W chwili obecnej, w moim przekonaniu, państwo polskie ma interes we wzmacnianiu Grupy Wyszehradzkiej, w jej poszerzaniu o kolejne organizmy państwowe, takie chociażby jak Rumunia czy Bułgaria, a więc kraje, nowe kraje tak zwanej młodej Unii, które mają podobne, zbieżne i często zachodzące na siebie interesy, a nie realizować politykę, która jest polityką generalnie narzucaną przez możnych tego świata, czyli przez, w naszym unijnym wypadku, na przykład przez Niemiec. Natomiast co do sił zbrojnych, no to jest to podstawowe zadanie państwa, bo państwo jest potrzebne i państwo musi być, żeby obywatele mogli w spokoju budować swoje szczęście, dobrobyt i przyszłość, ale żeby państwo się z tego obowiązku wywiązało, no to musi przede wszystkim stworzyć silną armię, która będzie tego państwa bronić, a wszystkim będzie bronić obywateli tego kraju. Jeżeli my w chwili obecnej wydajemy na armię około 20 miliardów złotych, to musimy pamiętać o tym, że w pole jesteśmy w stanie wyprowadzić około 30 tysięcy żołnierzy, mając 100-tysięczną armię. A tak naprawdę żołnierzy takich z krwi i kości, którzy progu się nie boją i prog wąchali i potrafią się obsługiwać nowoczesnym sprzętem, walczyć i zdobywać cele postawione przez dowódców, to mamy około 6 tysięcy. Więc jeżeli mamy takie siły zbrojne, to nie możemy się czuć bezpieczni. A proszę pamiętać o tym, że Pakt Północnoatlantycki oczywiście jest gwarantem naszego bezpieczeństwa, ale musimy też pamiętać o tym, że Pakt Północnoatlantycki w przypadku na przykład agresji na Polskę z zapisów traktatowych wynika, że ma podjąć stosowne działania. Ale jakie to są te stosowne działania, to nikt nie wie, bo może na przykład Pakt Północnoatlantycki złożyć stanowczy protest i na tym jego aktywność w tym zakresie się może zakończyć. Dlatego my musimy sami dbać o własne bezpieczeństwo i dlatego potrzebna nam jest przede wszystkim silna, mocna, dobrze uzbrojona, świetnie wyszkolona armia zawodowa. My uważamy, że te 100 tysięcy żołnierzy do wyprowadzenia w pole to jest minimum. To jest minimum. A oprócz tego powinniśmy w Polsce odbudować strukturę obrony terytorialnej. To jest struktura, która powinna być tworzona na poziomie terytorialnym, współdziałać, we współdziałaniu oczywiście z wojskiem i jej głównym celem powinno być przygotowanie Polaków do działań, które mogą się pojawić w czasie wojny, a które niekoniecznie będziemy musiały wykonywać wojsko zawodowe. I taką strukturę w tej chwili jest wiele w Polsce organizacji, które w tym kierunku dążą, działają i które chcą w tym kierunku prowadzić szkolenia, działania taktyczne i umiejętność strzelania, etc., etc. To spotyka się z wieloma przeciwdziałaniami ze strony państwa, które boi się obywateli, no bo jeżeli naród jest rozbrojony, no to rządzący nie muszą się niczego obawiać, prawda, bo zawsze sobie władza jakoś poradzi. Natomiast ten element w strukturze obrony kraju jest dla nas równie istotny, jak ta silna, mocna armia zawodowa.
Czy jeszcze jakieś pytania mają Państwo do nas? Widzę młodych ludzi, to jeszcze coś powiem o edukacji może. Naszym głównym celem, jeżeli chodzi o kwestie edukacyjne, jest kwestia prowadzenia tak zwanej instytucji bono edukacyjnej. To jest taka instytucja, która ma być przekazywana rodzicom. Rodzice otrzymają taki bon, on będzie miał określoną wartość. No to kwestia techniczna jest, w jakim banku ten bon będzie zamieniany na gotówkę. To będzie Bank Gospodarstwa Krajowego, czy jakiś bank komercyjny, to nie jest bez większego znaczenia. Rodzice otrzymując ten bon, tym bonem będą mogli płacić za edukację swojego dziecka. W szkole, którą sami wybiorą, w szkole, która nie będzie podlegała nadzorowi edukacyjnemu ministerstwa, które chyba w naszym takim rządzie jest niepotrzebne, po prostu. To szkoły powinny ustalać programy, szkoły powinny budować markę i renomę szkoły i na rynku te szkoły by ze sobą po prostu rywalizowały. I rodzice by decydowali, czy chcą posyłać dziecko w wieku lat 6 do szkoły, a może 8. Rodzice by decydowali o tym, czy chcą posyłać dziecko do szkoły, gdzie jest 10 godzin religii, czy religii nie ma w ogóle. Posyłaliby dzieci do szkoły, w których jest bardzo dużo matematyki, albo tak, do takiej, w której matematyki nie ma, ale to o tym decydowaliby rodzice, a nie urzędnicy wasze. I takie szkoły powstawałyby zapewne często przy współdziałaniu samorządów, czy byłyby to szkoły prywatne, społeczne, kościelne, jakichś stowarzyszeń, fundacji. Tych szkół byłoby bardzo dużo. I wtedy rodzice mogliby tak naprawdę zdecydować, czego chcą, żeby to dziecko się uczyło. I to oni by o tym decydowali, a nie decydowałoby o tym państwo, które kreśli programy edukacyjne i jeszcze co chwila je zmienia, wprowadzając cały czas totalne zamieszanie. I wtedy to rodzicom jakby te decyzje w tym zakresie zostałyby zwrócone. I wówczas nie były potrzebne kuratoria, różne instytuty, etc., etc., bo jeżeli chodzi o wydatki na edukację, to państwo polskie wydaje ponad 45 miliardów złotych na to. To tak mniej więcej wypada po 9600 na jednego ucznia. A do szkół, na edukację tych dzieci trafia około 5000. Proszę sobie zadać pytanie, co dzieje się z tymi 4600?